Politolog Rafał Matyja, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jako politolog, który zanurzył się trochę kiedyś w polityce, wierzy pan jeszcze politykom? Co to znaczy wierzy? No, na słowo, jeżeli mówią w studio telewizyjnym czy w studio radiowym, nie wierzę, ale w sprawach takich, gdybym rozmawiał z nimi prawdopodobnie normalnie o ludzkich sprawach, to niektóre rzeczy bym uwierzył. A 100 dni rządu Mateusza Morawieckiego wystarczyło, żeby uwierzył pan premierowi? Nie. Nie, ale ja też, no, tu byłem impregnowany już na etapie jego wicepremierostwa, tak? To znaczy miałem wrażenie, że część rzeczy ja już kiedyś słyszałem w różnych miejscach takich. Znaczy, jak ktoś wszystkie plany ma bardzo takie chmurne, wielkie i nie widać tego malutkiego konkretu, od którego zaczynamy, no to we mnie nie budzi zaufania i to ekspozy, bo czasami człowiek się może nauczyć, tak, po 2 latach bycia w polityce mówić bliżej ziemi. No to cały czas to nie jest blisko ziemi i ja mam wrażenie, że to jest trochę opowiadanie pewnych takich bajek, tak, które powinniśmy wierzyć i żeby się lepiej poczuć. Czyli premier Morawiecki to nie jest dobra zmiana w dobrej zmianie? No nie wiem, no bo to już trzeba oceniać, porównywać z Beatą Szydło, ale pan pyta, czy się przekonałem. No to w tym sensie się nie przekonałem, że oczekuję od polityka, że jeżeli na przykład mówi, że chce innej polityki gospodarczej, to potrafi również pokazać coś, co mnie interesuje, czyli jakie narzędzia, gdzie są instytucje, które buduje i tak dalej. Częściowo to zaczął robić, ale teraz ta zmiana na fotelu premiera nie pokazuje, żeby to działo się intensywnie. Ja poczekam na przykład na taką rzecz, którą premier Szydło obiecywała, to jest mój konik, Centrum Analiz Strategicznych Rządu. No zobaczymy, jak to wypadnie. Tak, to jest drobiazg, ale wie pan, Krawca, Szewca widać po drobiazgach, a nie po tym, że on mówi, będę robił najlepsze buty na świecie i będziecie biegać w nich 3 razy szybciej, tak? To o tych drobiazgach porozmawiajmy, o czym rozmawialiśmy w ostatnich studniach między innymi. Doniesienia o nagrodach dla ministrów, o premiach dla nich. Pana zdaniem to jest taki chwilowy wicherek, który potarga włosy na głowie, czy raczej wichura, która na stałe PiS-owi odbierze kilka punktów w sondażach? No na pewno odbierze część zaufania, bo to nie jest jakiś drobny incydent, że jeden minister dostał trochę więcej, tak? Poza tym, no te sumy to nie jest też 5 tysięcy, czy coś, no co w zasadzie może wyborca machnąć ręką, to są sumy dla wielu ludzi, no, no, rocznych dochodów albo nawet więcej dużo, więc jako premia, no, niespecjalnie pasują do tych ideałów dobrej zmiany i skromnej polityki i tak dalej. Ale kilkadziesiąt minut temu była krótka burza w Sejmie. Właśnie w tej sprawie na mównicy pojawiła się Beata Szydło, która mówiła o nagrodach i premiach dla ministrów i mówiła tak, pieniądze im się należały za ciężką, uczciwą pracę. To były pieniądze uczciwie wypłacane z budżetu, a nie zegarki od biznesmenów. Ci ludzie ciężko pracują, żeby wszyscy mogli korzystać z rozwoju. No to pokazuje dobrze świadomość obecnej ekipy. To jest ten sam, znaczy to też pamiętam i z czasów Platformy i czasami też wcześniej, no, jako takie bardzo, bardzo duże niezrozumienie dla tego, co ludzie widzą w takiej działalności, tak? No, nikt z nas nie dostaje premii w postaci drugiego tyle, co się zarabia. Nikt nie, nie znam też firmy, która po prostu wypłaca regularnie pieniądze wszystkim ministrom. Znaczy, tak, nie da się przekonać ludzi, że tak powinno być, no, żeby to były dobrze wypłacane pieniądze? Gdyby to powiem tak w uproszczeniu. Tak? Gdyby było za 500 plus dla minister Rafalskiej, okej, wszyscy byśmy powiedzieli, no, czy to jest 50, czy 5, byśmy się zastanawiali, ale nie protestowalibyśmy, tak? No, jeżeli mówię, wszyscy dostają porówno, mniej więcej porówno, no to wiemy, że to jest tak naprawdę dodatkowa ukryta płaca. Tego miało nie być. PiS miał taki pomysł w pewnym momencie, tak, że sobie podniesie RK, wszystkie płace, ale się z tego wycofał, no i zrobił to bocznymi drzwiami. A teraz premier Szydło mówi tak, błędem było, bo był błąd jej zdaniem, błędem było, że na początku kadencji nie porozmawialiśmy z Polakami o tym, jak wynagradzać ministrów. W jakim sensie porozmawialiśmy? No, jak rozumiem, nie ustaliliśmy, że te pensje mają być ale wyższe. Ale z jakimi Polakami chciała rozmawiać? Bo to nie jest tak, że rząd w takich sprawach rozmawia z Polakami. No, referendum chciałaby przeprowadzić i w jaki sposób społeczeństwo miałoby wyrazić zgodę na to? To jest ryzyko rządzących, tak? Podwyższacie sobie płace, będziecie
z tego rozliczeni. Więcej racjonalności czy więcej populizmu widzi pan w planie odchudzania rządu, tak zwanego odchudzania? Ja w ogóle nie wiem, co to jest za plan. To znaczy, bo to jest tak, najpierw rzeczywiście dość tak lekkomyślnie powoływano kolejnych wiceministrów. Potem jako wielkie odchudzanie przedstawiono zwolnienie części z nich, ale nie wiemy. To znaczy, ja chcę za dwa tygodnie, czy za trzy w BIP-ie zobaczyć, gdzie ci ministrowie wylądowali. Bo jeżeli oni wylądowali w tych samych ministerstwach, na stanowiskach urzędniczych, to bardzo niewiele się zmieniło. Tak? Czasami może nawet lepiej zarabiają, no może nie mają jakichś przywilejów związanych tam z samochodem czy czymś, ale pewnie ale i to można załatwić. Ale może my przesadzamy, przecież ci wiceministrowie są potrzebni w poszczególnych resortach. Nie, ale ja nie mówię, tylko ja mówię tylko o tym, że ten manewr jest manewrem czysto wizerunkowym. Tak? Nie ma tutaj nic takiego. Zresztą są rzeczy, których ja bronię od dawna, na przykład bardzo niepopularne gabinety polityczne. Pana zdaniem powinny być? Tak, ja uważam, że powinny być, że należy wyciągnąć wnioski z różnych patologii, które się stały, ale te patologie nie stały się dlatego, że były gabinety, bo minister jak chce, była taka sprawa pana Rosoła tam w czasach Platformy i tak dalej, minister jak chce zrobić coś innego niż powinien, tak, to znajdzie sobie sposób na to. Może to być człowiek zatrudniony w gabinecie politycznym, może być zatrudniony gdzieś indziej. Problem natomiast tylko w tym, że Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami mówiło, że gabinety trzeba zlikwidować, no nawet tak, takie ustawy w Sejmie składało. No tak, ale to ja zawsze próbowałem bronić tego, że polityk wchodzący do ministerstwa powinien móc wraz z wiceministrami i gabinetem politycznym, no, stanowić tą polityczną część ministerstwa, taką, która programuje pracę, no, odpowiada jakby za kierunek i zmian, natomiast zostawić urzędników w spokoju. Tak? No, PiS nie zrobiło ani jednego, ani drugiego. Zostawiło gabinety polityczne i wprowadziło zasadę, że można zwalniać urzędników bez ograniczeń. Rozumie pan, co się dzieje z projektem dotyczącym zaostrzenia przepisów o aborcji? No bo prace w Sejmie ruszyły, ale szybko zapadła cisza w tej sprawie. Nie, no to trzeba mieć po prostu wiedzę, tak? Bo są sprawy, w których komentatorzy nie powinni fantazjować. Więc ja nie wiem, ponieważ nie mam wiedzy, więc nie będę fantazjował. No, fakty są takie, że z jednej strony mamy prawie milion podpisów pod projektem i głos Kościoła nawołujący do przyspieszenia tych prac. Z drugiej strony zapowiedź czarnego protestu na ulicach. Mhm. No i pytanie teraz jest takie, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie odczekiwać przez chwilę, żeby zobaczyć, jakie są nastroje rzeczywiście społeczne w tej sprawie? To trzeba wiedzieć, tak? To znaczy jeszcze raz powtórzę, znaczy, bo są takie rzeczy, gdzie można przewidzieć różne zachowania. Natomiast tu pan mnie zapytał, czy ja wiem, co się dzieje, dlaczego ten projekt nie idzie taką ścieżką, jak był zaplanowany. Nie wiem, co przesądziło o tym, tak? To być może wie kilka osób w Prawie i Sprawiedliwości. Za kilka tygodni politycy PiSu mają ruszyć w Polskę. Kiedyś był Tuskobus, teraz będzie PiSobus. Ja się zastanawiam, jaka jest moc takich politycznych objazdów po kraju. No, jakaś jest, bo część osób będzie utwierdzonych. To jest, proszę pamiętać, że wybory jednak robią nie zwykli ludzie, tylko zwolennicy tej partii, tak? Zwolennicy w sensie ci ludzie, którzy tej partii zawdzięczają jakieś pozycje w aparacie władzy, też w strukturach samorządowych, więc to jest zmobilizowanie kadr, które mają przeprowadzić wybory, mają w nich kandydować, no. Takie dodanie też animuszu lokalnym strukturom. To nawet jeżeli nie dociera do zwykłego człowieka, to spełnia bardzo ważną rolę. O tym, co przed nami, między innymi o wyborach, na rmf24.pl i w serwisie interia.pl rozmawiamy dalej. Zapraszam. Rafał Matyja, nieustająco w naszym studiu. Panie profesorze, polityka to jest taki ciągły spór o wyznaczanie ram, w których funkcjonują politycy. Pytanie, kto dzisiaj wyznacza te ramy w polskiej polityce? Prawo i Sprawiedliwość, opozycja, czy ktoś zupełnie inny? W bardzo dobrej książce Roberta Krasowskiego, Czas Kaczyńskiego, możemy przeczytać, że robi to Kaczyński od dość dawna i Krasowski pisze, że nawet w czasach, kiedy nie rządzi Kaczyński, on wyznacza. Ja myślę, że to jest na pewno prawda do 2015, 2016, 2017 roku, ale to się w pewnym momencie wyczerpie. I pytanie, ale jeszcze się nie wyczerpało. Wydaje mi się, że to jest tak, że jeszcze się nie wyczerpało, ale jesteśmy gdzieś u kresu tego wyznaczania, które zaczęło się w 2005, tak? Czyli tej długiej epoki wyznaczania ram dyskusji. Donald Tusk potrafił to wykorzystać dla siebie, tak? I rządził w czasach, kiedy Kaczyński określał ramy. Wydaje mi się, że stoimy u takiego progu, który będzie określać, kto będzie następny wytyczać ramy, nawet jeżeli PiS będzie rządził. Znaczy, jest możliwość zmiany. Moim zdaniem część rzeczy, o których mówił Kaczyński w 2005, po prostu się wyczerpała, zużyła. A widzi pan takie pola, na których opozycja
mogłaby obsiewać, ale tego nie robi i w związku z tym nie zagospodarowując traci. Czyli gdzie są te miejsca, które opozycja mogłaby zagospodarować, żeby zaplanować żniwę? A to w ogóle zakłada, że opozycja ma pole manewru. Moim zdaniem Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru mieli jakieś pole manewru w 2015, początku 16, może jeszcze końcu 16 roku. A dzisiaj muszą grać, jak im Jarosław Kaczyński zagra? A dzisiaj mają serial wyborczy przed sobą i muszą grać tymi zasobami, które sobie w ostatnich latach wypracowali, czyli no bardzo niewielkimi, tak, bo ja nie potrafię wskazać jakiejś dużego pomysłu na zmianę sposobu opisywania polityki wrzuconego przez Nowoczesną czy Schetynę. No nie jest temu na przykład mówienie, to porozmawiajmy teraz o euro. To jest tak, to jest dobre dla dość wąskiego grona obserwatorów, natomiast nie zmienia to ram, w jakich się rzeczywiście toczy polityka. Czytam pana najnowszą książkę i pisze w niej pan o tym, że ostre konflikty służą politykom rządzącym do ukrywania słabości państwa. Czy konflikt z opozycją i spór z Unią Europejską to jest właśnie coś, co dlatego jest potrzebne PiS-owi? Tak, nie tylko PiS-owi, bo to jest metoda, którą stosuje i czeski premier Babiš, i węgierski premier Orban, który pewnie jest w ogóle jej autorem. Pokazywanie rządu jako takiego, który potrafi wejść w ostry spór z ważnym partnerem zagranicznym, w tym wypadku to jest Unia Europejska, no, buduje pewien rodzaj uznania w kraju. Tak? No, to nasi są silni, skoro tamtych to tak boli i tak reagują nerwowo. No, to mamy spór o Unię Europejską. Wracając do wiary politykom, komu pan wierzy? Opozycji, która przekonuje, że PiS chce doprowadzić do polexitu, chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, czy też wierzy pan PiS-owi, który zapewnia, że absolutnie nic podobnego, nie ma takiego planu? To książka, którą pan przywołał, jest o tym, że nie wierzę ani jednej, ani drugiej stronie. To znaczy, i w ogóle raczej uważam, że powinniśmy się nauczyć sceptycznie podchodzić do tego, co mówią politycy. To nie znaczy nie głosować, w ogóle ich nie słuchać, ale wymuszać ciut większą merytoryczność i częściej sprawdzać wartość tego, a mniej się emocjonować, no bo... Żeby nie czuć się zawiedzionym. Nie. Najłatwiejszy sposób wprowadzania nas w błąd jest wywoływanie emocji, no bo człowiek w stanie emocji przestaje myśleć racjonalnie, jeżeli się dam podpuścić politykowi, który mi jest bliższy, albo który najlepiej mówi o moim wrogu, czuje te same emocje, no to polityka zmyka z pola racjonalnego i staje się taką grą emocji. No to uważam, że to jest bardzo złe. No to mamy emocje dotyczące pomnika Smoleńskiego. Mhm. Obserwujemy ten spór, tę dyskusję. No i pytanie... Co mówi o nas pomnik Smoleński, a może raczej właśnie ta dyskusja, którą widzimy w ostatnich tygodniach? Ona mówi bardzo dużo, znowu, o scenie politycznej, bardzo mało o Polakach, moim zdaniem, dlatego że, no, można by zrobić sondaż. Ja zakładam, że gdyby zapytać Polaków, czy ich naprawdę bardzo obchodzi sprawa pomnika Smoleńskiego, to byśmy mieli stosunkowo niewiele odpowiedzi. Tak, to jest naprawdę ważne, to jest ważniejsze niż warunki pracy, nauki, zdrowia i tak dalej, więc to jest jednak... Natomiast on generuje emocje, tak? No tylko mówię, na szczęście wydaje mi się, że coraz mniejsze, że coraz mniej Polaków entuzjazmuje się tym, co zostanie powiedziane przy okazji kolejnej miesięcznicy, jak na to zareaguje opozycja i tak dalej. No to jest trochę wyczerpane. I o ile taki pomnik mógł być jakimś tam znakiem, no, pamięci i tak dalej, no to w tej chwili jest znakiem konfliktu, niestety. W tej książce przekonuje pan między innymi, że takim najważniejszym elementem cementującym, scalającym narodowe i państwowe społeczności jest wspólne, przynajmniej do pewnego stopnia, wspólne przeżywanie historii. Jeśli tak jest, to chyba mamy problem i to duży. Bardzo duży i co więcej, moim zdaniem właściwie w tej chwili ja bardziej zawsze oskarżam władzę niż opozycję, więc gdyby rządziła Platforma, jej by się bardziej dostała, ale dzisiaj mogę powiedzieć uczciwie, że PiS bardzo próbuje wyraźnie wygrać historię jako narzędzie do również walki z opozycją, krytykowania opozycji. No mnie zawsze bardzo zawstydza, jak ktoś po 250 prawie latach krzyczy w Sejmie targowica, kiedy nie ma na to żadnych podstaw. No to pokazuje, że my jesteśmy jakieś zatopieni w bardzo dziwnym instrumentalizowaniu historii. No i tu stawia pan zadanie młodym. Mówi pan tak. Weźcie się... Też. No ale mówi pan między innymi do nich, bo starzy tego nie potrafią, tak pan przekonuje? Nie, politycy starzy nie potrafią. No właśnie, to wyjaśnijmy. Weźcie się za solidną rewizję historii, tak. Bo politycy dzisiaj i ci z Platformy Obywatelskiej, i ci z Prawa i Sprawiedliwości nie potrafią na przykład powiedzieć czegoś krytycznego o Piłsudskim czy o Dmowskim bez obalania ich pomników.
Tak, i ja bym bardzo chciał, żeby młode pokolenie Polaków rzeczywiście potrafiło mówić krytycznie o swojej historii. Pytanie, czy ktoś ich tego nauczył, ucząc historii. No to trudno, muszą się nauczyć sami. No, my też nie byliśmy uczeni w szkole PRL-owskiej wszystkiego, samych dobrych rzeczy, a jakoś niektóre tamtejsze kategorie ominęliśmy, tak? Część odrzuciliśmy. To nie jest tak, że człowiek ma to w głowie, co się nauczył w szkole. Na szczęście tak nie jest, więc bardzo dużo. Poza tym ja mówię do grupy, która się interesuje tym, która czyta książki, szuka jakiegoś swojego miejsca, więc zamiast nosić teczki za politykami dwóch głównych partii, mówię, żeby zajęli się po pierwsze myśleniem samodzielnie o polityce, ale również odgruzowali te zwały takiej złej polityki historycznej, a może nawet nie tyle polityki historycznej, co używania polityki do rywalizacji partyjnej. No to mamy temat reparacji wojennych i stosunków z Niemcami. Parlamentarny zespół posła Mularczyka policzył dzisiaj, że Polakom należą się 543 miliardy dolarów. Spodziewa się pan, że polski rząd kiedyś sformułuje wprost żądanie do rządu w Berlinie? No, słyszeliśmy, co powiedział minister Czaputowicz w Berlinie na ten temat, że to jest ważna wewnętrzna dyskusja Polaków. No więc to nie służy, ta cała rozmowa nie służy układaniu relacji z Niemcami. Przecież to doskonale wiemy, tylko służy temu, żeby ktoś skrytykował posła Mularczyka i tym samym zdemaskował się jako wróg polskości i tak dalej. No, moim zdaniem większość tych tematów międzynarodowych jest ogrywana na potrzeby wewnętrznej debaty i pokazywania patriotów i mówienia o opozycji, to będzie cytat tak, jako tych, którzy mogą skorzystać z okazji, żeby udowodnić, że są Polakami. A może chodzi o to, żeby osiągnąć zupełnie inne cele, ale nie w polityce wewnętrznej, tylko gdzieś na arenie międzynarodowej. No to się robi inaczej zupełnie, tak? Znaczy, obaj wiemy, że można próbować, tak? Rozmawiać z Niemcami, nawet ich przyciskając i będąc twardym, no ale nie zaczynając od wyliczania, już nie pamiętam, 543 miliardów, tak? Tak, no ale też słyszymy, to nie, że jest to jest początek. Że to jest początek, na razie eksperci liczą, ale obliczają, moim zdaniem, a potem moim dopiero polityka i rząd. Politykiem, który powiedział, jaką to pełni funkcję, jest minister Czaputowicz. Niestety nie mam dokładnego cytatu, ale to można ale sprawdzić. Ale może minister Czaputowicz nie wie, no bo może jeszcze nie zna planów obozu rządzącego w tej sprawie. No może nie zna, tak. To rzeczywiście przyjmijmy, chociaż uważam, że wszyscy doskonale wiedzą, o co chodzi i że to jest cały manewr jest przeznaczony na rynek wewnętrzny, żeby część wyborców PiS-u wiedziała, że PiS ma wielkie, ambitne cele, no które może nawet właśnie chwilowo minister spraw zewnętrznych nie jest poinformowany. No ale potem przecież trzeba będzie rozliczyć ten niezrealizowany cel. Nie sądzę, żeby ktoś to próbował zrobić. Może pan redaktor zapyta posła Mularczyka i na tym się skończy rozliczanie. Mam nadzieję, że nie, ale spróbuję oczywiście. Proszę spróbować. Co musiałoby się stać, żeby dał się pan namówić na wejście do polityki? Nic. Książka o wyjściu awaryjnym jest dowodem na to, że ja nie tylko nie wierzę w swoją rolę w polityce, ale próbuję pokazać, że polityka partyjna jest dzisiaj obciążona bardzo dużymi rzeczami, które trzeba zapłacić na wejściu i ogromnym ryzykiem tego, że będzie bezradna. Tak? No dobrze, ale gdyby pojawił się polityk młodego pokolenia, który miałby pomysł na Polskę po PiS-ie, albo nawet na Polskę po sporze popisowym i powiedział: profesorze, proszę mi pomóc. To co, nie pomoże pan? No nie, to pomogę, tak, ale to... Wie pan co, moje doświadczenie, razem wyjście awaryjne. Nie, moje doświadczenie z polityką, i to w bardzo niewielu przypadkach nie ma zastosowania. Najczęściej polityk prosi o to, żeby ktoś dał twarz do jego programu, udzielił takiego poparcia właśnie gołosłownego. Natomiast tak naprawdę, no mówię, bardzo niewieloma politykami rozmawiam o tym, co naprawdę chcą zrobić i coś mogę im pomóc. To się bardzo rzadko mi zdarzało, mimo 25 lat różnych prób obecności w życiu publicznym, także natomiast bardzo ważne jest, bo mój sceptycyzm próbuje zrównoważyć nadzieją na to, że będą politycy młodego pokolenia, którzy się będzie chciały i którzy równie sceptyczni, co ja, nie będą. Będą mieli jakiś pomysł. Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Mam nadzieję, że studenci chętniej słuchają niż politycy. Rafał Matyja, dziękuję. Dziękuję bardzo.